masa przeróżnych paczek z przeróżnymi walkoutami, fantastyczny tot trafiony w wymiennej paczce i bardzo udane paczki z ikoną Prime z głównie jednym świetnym trafem. To wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeśli chcielibyście oglądać to na żywo, to wbijajcie na moje streamy na Twitchu, do którego link macie w opisie. Koniecznie zostawcie tam followka, by być na bieżąco. Dodatkowo pamiętajcie o łapie do góry pod tym filmem. Jest to jeden z najlepszych openingów, jaki pojawia się na kanale FIFA 20. Także serio, zostawcie tu łapę w górę. Będę wdzięczny za takie wsparcie. No i oczywiście subskrybujcie kanał, by nie przegapić filmów takich jak ten, a także innych materiałów. No ale dobra, bez przedłużania, zapraszam Was już do oglądania. A jest co oglądać, bo trafiliśmy dzisiaj naprawdę topową ikonę. Zresztą, o tym wszystkim już mówiłem. Lecimy z odcinkiem. Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Coinsy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem ADRIAN macie 5% zniżki. Podczas kolejnego tygodnia eventu Summer Hit możecie zgarnąć wiele super prezentów, w tym m.in. karty specjalne i darmowe coinsy, a nagrodą główną jest debryjne toty. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. Kolejna paczka z ikoną, przepalamy już w tym momencie SBC. No i miejmy nadzieję na coś dobrego. No kurczę, robimy te SBC i robimy. I niby był już jeden bardzo dobry, solidny traf w postaci Mateusa, ale może być lepiej. Uwaga, uwaga, otwieramy paczkę z ikoną Prime. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dajcie flagę Holandii albo Brazylii, proszę. To by było takie miłe jej. Brazylia? SPO? Kto to jest? Nie wiem, kto ma tam kartę. Kaka. Ronaldinho LS, nie? Pele ma na SPO kartę? No gdyby to był Pele, to była piękna historia. Pele, szkoda, szkoda, że nie Pele. Też właśnie mi się wydawało, że Pele ma SPO, dlatego pierwsze co myślałem, kurde, może Pele, ale myślę, nie odzywam się na głos, bo na idiotę wyjdę, jak nie ta pozycja. Lecimy, paczka best of. No flara urodzinowa by była najlepsza tutaj, nie? I w ogóle taki Mbappe urodzinowy to już w ogóle. Uwaga, no nie, ewidentnie nie. To jest karta Champions League jakaś, tak? Francja, SPD, Kante? Kante, ej, to nie jest taki zły traf chyba. W sumie 91, no to ten 9-1 Kante już jest za słabawy trochę na obecne warunki gry. Lecimy, moi drodzy, z paczką z gwarantowanym tocem Premier League. Kiedy podczas tocu otwierałem taką paczkę, to trafiłem sobie toca Mareza, więc tutaj może coś jeszcze lepszego. Kto wie, paczka się otwiera, no i zobaczymy, co tutaj będzie. Oby to było coś ciekawego. Uwaga, uwaga. I flaga. Oj, to jest Kovacic, to jest Kovacic. No nie będzie to karta, którą będę grał na pewno. Będzie to karta, którą zaraz przepalę na ikonę. Także co, przepalamy kolejne SBC na ikonę Prime. Cyk, leci przepałka. Wszystkie karty, które tu przepalam, to po prostu karty nieprzydatne dla mnie. Także okej, paczka w jasno, bez szukania po narodowościach, po prostu lecimy. I co będzie ciekawego? Uwaga, Mateusa już trafiłem, to jest do tej pory najlepsza ikona Prime. A teraz może ktoś lepszy? No Anglia, więc raczej nie. Napastnik, no to już wiemy, że na pewno nie. I czy to będzie znowu może Gary? Tak jest, to jest znowu Gary. Kurwany Lineker. Witamy ponownie. Teraz próbujemy szczęścia w parce best of. Po raz kolejny. No i mamy nadzieję, że będzie lepiej. Bo też u mnie nie było tak źle, Kante 91. To teraz próba numer 2. I to będzie Future Stars, tak? Z Anglii. Na napadzie to jest Greenwood, tak? No, czyli po prostu karta na przepałkę. Ale właśnie 90 do overalla. No to co, patrzymy. Paczka z tocem Premier League. Coś lepszego niż ten Kovacic, który wyleciał wcześniej. Naprawdę, coś lepszego niż ten Kovacic. Oby w ogóle to było coś potężnego, ale... Co? Algeria. Riyad Mahrez. Bardzo dobry traf, bardzo solidny zawodnik. Ale solidna karta, bardzo solidna karta. Kolejna ikonka Prime'a dzisiaj. Witamy serdecznie. Przepalamy. No ten Lineker nas nie zachwycił przed chwilą, więc teraz liczymy na to, że ta paczka nam poprawi humor. Bez gadania, bez przedłużania. Otwieramy i patrzcie teraz. Leci świetna karta. Warta ponad 3 miliony. Gwarantuję Wam, naprawdę. Nie kłamię. Gana. Essien. Klasa. Dobry traf, solidny. Nie jakiś niesamowicie szałowy, ale bardzo solidny. Taki Essien jest. Przepaliliśmy go na głównym koncie, bo się nie mieścił. Tutaj, na tym koncie, jak najbardziej. Fajny traf. Nagrody za Food Champions. Grałem do Silverka 1 i mamy tego jednego wyjątkowego player pika. Lecimy. Z tym pikiem tu nic nie będzie generalnie, to było wiadomo. Bierzemy najwyższy overall i spadamy. Byczku. O, to jest chyba flara na Totsa, co? Włochy. Weź o. Ojojoj, Acerbi. Ależ fantastyczny overall do paczki z Totsem. Flary takie męskie, różowe. No, o, właśnie są męskie, różowe flary. Francja, SP, nie wiem kto to jest.
Awar. Fajnie. To jest kolejny świetny overall. I dobra karta w sumie, też niewymienna ogólnie do grania, ale ja go chyba niedawno przepalałem z tego, co ja kojarzę nawet. Tak jest. Wymienny! Ej, to jest wymienna paczka, on ze 100k. Fajnie, dobra. Bardzo mi miło, że tutaj taki traf. Robert Lewandowski, jakiś może Royce, ktoś taki. To by było całkiem spoko. Sancho już mam, więc podziękuję. I zobaczmy, jaka to będzie flaga. Różowe flary, nie wiedzieć czemu na Totsa, ale okej. Okay. Niemcy. PS, to jest Gnabry. To jest Gnabry, ej, okej. Okay. Fajny zmiennik. Ciekawa karta. Nie wiem, czy będę go przepadał, czy nie. Zastanowię się. No z ławki by robił na pewno zamęt. W parce z Totsem Bundesligi było przeciętnie. Tam był Gnabry. Ale w parce z Totsem Serie A, no to ja już liczę na coś naprawdę, naprawdę potężnego. Przepalamy tutaj nasze karty. No i patrzymy. Skupmy się teraz i miejmy nadzieję, że zobaczymy flagę Portugalii, tak? Bardzo prosta sprawa. Portugalia. Ja jestem zadowolony. No nie, to będzie Milinkowicz-Savić, więc karta, którą zaraz przepalimy na SBC o ikonę, nie ma się co oszukiwać. Karta niezła, bo nie można tutaj narzekać, ale on mi się nie przyda, ja mam lepszy środek pola. Także niestety, ale pan Milinkowicz-Savić zostanie i tak przepalony. Ale traf całkiem fajny. I mamy tutaj Totsa jakiegoś, o proszę bardzo, warto było Serbia, bramkarz. No, jakiś przeciętny, ale było warto, ale było warto. Rajkowicz 8-9 overalla z takiej paki, klasa. No i przepalamy kolejne SBC na paczkę z ikoną Prime na głównym koncie oczywiście, więc mamy nadzieję na to, że będzie się tutaj działo, że będzie grubo, że będą dobre trafy, będą fajerwerki i że będziemy szczęśliwi. Paczka w ciemno, szukamy po narodowościach w klubie i zobaczymy, co w niej będzie. Wszystko poszło jak trzeba, ikonka jest w klubie, oddaję wam ekran, no i idziemy szukać. Zacznijmy sobie od Japonii, bo to jest coś, czego nie lubimy. I to nie jest pan Nakata. Czy to jest Walia? Na szczęście nie. Dobra, zobaczmy Finlandię. To nie jest Litmanen. Dobra, zobaczmy Ukraina. To nie jest, więc fantastycznie. Dobra, Rosja. To nie Jaszyn. Bardzo fajnie. Dania. Tutaj pan Schmeicher i pan Laudrup się czają, ale może ich nie będzie i nie ma. Tradycyjnie trzeba sprawdzić Nigerię, bo tutaj może być pan Okocha. Nie ma pana Okoczy. I zostańmy w tych afrykańskich klimatach. Sprawdźmy, czy to jest Wybrzeże Kości Słoniowej, czy to jest Didier Drogba. To nie jest Didier Drogba. Nie ruszamy się nigdzie z tak zwanego czarnego lądu i zostajemy w Afryce. Tym razem do Gany. Do Gany się przenosi nasza wycieczka. I czy tutaj będzie SN? Nie mamy SN-a, a tutaj mamy Keena, którego nie chcemy zobaczyć i go nie widzimy. No ale jak już jesteśmy tak blisko George'a Besta, no to zobaczmy Irlandię Północną. To nie jest George Best, niestety, bo to był fajny traf. Bułgaria, Bułgaria, Christo Stoichkov. To nie jest Christo Stoichkov. No i pora sprawdzić, czy to jest Paweł Nedved z południowej granicy. To nie on. Rumunia, czyli państwo sąsiadujące z Bułgarią, o której wcześniej była mowa. I nie mamy Hadziego. Hernandez albo Sanchez mogą być. I nie ma ich, i nie ma ich. Szkocja Dalglish. Uśmiechnąłbym się. Nie, nie uśmiechnę się z powodu Dalglisha. Przypomniał o Szwecji. Ale to na szczęście nie jest Szwed. Uff. Dobra, i żeby sobie nie popsuć zabawy za szybko, Anglię zostawiamy na koniec. I zaczynamy sobie od Argentyny, bo tutaj jest Diego Armando Maradona. Nie. Portugalia, bo tutaj zobaczymy, moi drodzy, Eusebio. No nie. W Hiszpanii nie chciałbym nikogo zobaczyć. Nie no, kurwa. Ja pierdolę, przecież ja go trafiłem chyba z tydzień temu. Raul, ale że tak znowu? Ja szanuję, naprawdę, jeżeli chodzi o Raula, ja byłem ogromnym fanem w dzieciństwie, nadal jestem, podziwiam gościa, bo naprawdę jako kibic Realu nie mogę tutaj podchodzić inaczej do takiej legendy. Ale kurczę, no w FIFA Raul... Ach. I mamy ekrany. I mamy Totsa, o, proszę bardzo. Kim ty jesteś? Brazylia, Neymar. Nie, to nie będzie Neymar. Ale flaga i klub się zgadzają. Witamy Thiago Silva, bardzo dobry overall. Dzień doberek. Wymienny jeszcze, nie no, klasa. I cyk, są ekrany. I cyk, kolejny Tots. No tylko teraz Portugalia, Brazylia, Francja, Egipt. Mohamed Salah. Klasa, to jest znakomity traf. Ej, naprawdę. Wow, ulala. Nie no, nie żeby coś, ale taki Salah to już jest wyższa półka tak zwana. Wymienny. Ciężko jest w lipcu trafić w tej grze coś, gdzie trochę bardziej człowiek podskoczy na krześle i się uśmiechnie. Ale Salah, warty 600 tysięcy.
to jak najbardziej jest coś, co sprawia, że człowiek się uśmiecha. Nawet jeżeli jest lipiec, teraz paczka. Stocen z Bundesligi. No i co? Wcześniej pasy stocen Bundesligi był Gnabry. Teraz? Bo to jest pytanie, kogo my tu trafimy. To jest dobre pytanie, kogo trafimy? Niemcy? SP? I kim ty będziesz? Joshua Kimmich? Nie, Miller. No, czyli na przepałkę, karta na przepałkę. Kimmich wyszłoby grać, naprawdę solidna karta do środka pola, ale Miller nie. Millerowi podziękujemy. No to teraz... Leo Messi jakiś? Jakiś Varane? Jakiś Sergio Ramos? Tak słyszałem, tak taką dostałem informację na słuchawkę ze studia w Warszawie, że trafimy teraz taką kartę. No nie, troszkę inne klimaty skandynawskie, Ødegaard. Nie jest to zły traf. Paczka z Tottenham Serie A, podejście drugie na dzisiaj. Uwaga! Jaka flaga? To nam już bardzo dużo powie. Portugalię byłoby miło zobaczyć, no ale taka Argentyna też nie będzie zła. Anglia? Jeszcze, aha, Smalling. Ojejku, no. Szału nie ma, ale tragedii też nie? Moi drodzy, kolejna paczka z ikoną na dzisiaj. Przepalamy. Cyk, poszło. Nie ma już odwrotu. No i mam nadzieję, że nie będzie to Raul po raz kolejny, bo troszeczkę już tego Raula było za dużo w moim życiu. Mam nadzieję, że będzie to ktoś dobry. Także, poproszę naprawdę ikonę na poziomie w tym momencie. Ej, streamer i youtuber na poziomie wymaga ikony na poziomie. Francja, SP, Patrick Vieira może. Dziękuję bardzo! Fantastyczna karta! Jeden z najlepszych SP-deków w grze. Klasa światowa, jak to jest topowa ikona. Jakby nie patrzeć, jeden z lepszych openingów, jeżeli nie najlepszy w tej FIFA. Bo wydatki są bardzo niskie na te paczki. A leci naprawdę się znakomicie. Salah, Vieira, kilka innych fajnych trafów. Fantastycznie. Powiem to samo, co powiedziałem przy Salahu. To jest po raz kolejny paczka, która mimo tego, że jest lipiec, sprawia, że się naprawdę człowiek szeroko uśmiechał. To jest zarąbisty traf. I to jest ikona warta 2 miliony. Ten gość kosztuje 2 miliony w lipcu na PlayStation. Jak tutaj na tym koncie, to jest teraz taki upgrade składu, że od buta wchodzi Vieira za Hendersona. I on z S1 tworzy parę idealnych defensywnych pomocników. Za tego Ødegaarda ktoś, nie? Możecie pisać, jak macie jakiś pomysł, to za tego Ødegaarda tutaj, kto fajnie to połączy.